Dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia i słuchajcie, przeglądałam tak sobie moje stare filmy i zauważyłam, że przecież dawno nie było serii pod tytułem Układanie Lego i pogadanka, malowanie się i pogadanka, że wiecie, opowiadam wam o czymś, więc stwierdziłam, że no kurde, mam o czym gadać, więc zróbmy to. Lego co prawda nie, ale makijaż, bo też przy okazji po prostu pokażę wam nowe kosmetyki, których używam. Aktualizację wam zrobię, taką małą. Nie będę przedłużać i zaczynamy. Dobra, ja pielęgnację sobie robiłam u Filipa, teraz wróciliśmy, właśnie o nim jest odcinek, słuchajcie. Dobra, zaczynamy od podkładu i zaczynamy opowiadać, słuchajcie. Ja teraz podkład mam, ten taki swój, Boże, jak ja się na niego czaiłam, słuchajcie, podkład z Diora, uwalony. Tylko wiecie co, ja go zamówiłam przez internet i za ciemno odcień sobie trochę wzięłam i mieszam go sobie po prostu z tym z Eveline. Te z Eveline są bardzo fajne. Słuchajcie, o co tutaj się rozchodzi? O co się rozchodzi? Jak po tytule odcinka widzicie i jak mnie obserwujecie na social mediach, czyli na przykład na Instagramie, bądź tutaj na YouTube też czasami było słychać. Więc słuchajcie, tak, mam chłopaka już oficjalnie, to mogę mówić, czy mam chłopaka, ja już go mam od jakiegoś czasu. I wiecie o co chodzi, że jakby ja z nim jestem już dłużej niż wy to wiecie, no jakby nie mówiłam tak wprost, że jestem w związku, no tylko on się gdzieś tam przewijał, on się przewijał. Na tych live'ach było mówione właśnie, na przykład on się gdzieś odzywał czy coś, no ale na Instastory jak wstawiam, to po prostu wszyscy wiedzą, że jest Filip, że jest Filip. Ja z nim jestem dłużej niż jakby wy o tym wiecie. Jeszcze zrobiłam tak, słuchajcie, nie chcę go pokazywać tak bardzo, bardzo szybko. Znaczy i tak nie jesteśmy w związku, znaczy nie jesteśmy w związku krótko. Dla każdego co innego znaczy krótko, dla każdego co innego znaczy długo, słuchajcie. Ale nie chcę pokazywać go za szybko. Tak stwierdziliśmy, że dobra, nie mówię kiedy, nie mówię kiedy, bo tak sobie zaplanowałam mniej więcej kiedy bym chciała i kiedy Filip by się czuł na to, no bo to oczywiście dwie strony muszą być gotowe, bo dla niego to też było nowe, to co ja robię to było dla niego nowe. Bardzo bał się na przykład spotkania ze mną, bo myślał, że ja będę taka... Nie, że się bałem. Bałeś się. Nie bałem się, tylko... Bałem się, że będę taka on-em. No, że... No ale to nie było, że się bałem, po prostu ale stwierdziłem, bardzo... że jak będziesz on-em, to od razu się żegnamy. Powiedziałeś kolegom, tak? Że no. Idziesz, twoi koledzy byli strasznie nastawieni do mnie źle. W sensie tak, żebym uważał, nie? Mieli takie zdanie, że a influencerka, no to jest taka, siaka i owaka. I mi było strasznie przykro w ogóle na początku, że on, wiecie, no bo nie chciał mi pokazać kolegom tak na początku. W sensie oni wiedzieli, że on ze mną, wiecie, cały czas wychodzi i w ogóle jest ze mną. Jak mówiłeś mi, no to się bałeś tak pokazać mnie. No nie chciałem też tak szybko zapoznawać. Z każdym zapoznawać tą. No, bo właśnie, ale oni tak, ja mi było przykro właśnie, że mieli taką opinię i on mi właśnie o tym powiedział. Nie mieli złej opinii ani nic takiego, po prostu ci nie znali. My już za daleko poszliśmy, zacznijmy od tego, jak my się poznaliśmy. Poznaliśmy się na Tinderze. Mieliśmy parę ze sobą, chyba z 2-3 tygodnie, do siebie nie pisaliśmy. Ani ja, ani on. I on pewnej niedzieli, to była niedziela? Nie, to był poniedziałek. Jakoś o 16, czy o 15, jakoś to była 16. Napisał do mnie. Pamiętam pierwszą wiadomość, to było, jaki jest haczyk. No i to jest tam zaczęliśmy gadać i ja tak od razu zaczęłam mu taką serię pytań dawać. Takich, że co on robi, czy się sam utrzymuje, czy pracuje. Co sobie myślałeś? Trzy wiadomości zamienione, ona mi wywiad robi o moim życiu. No tak, no bo słuchajcie, ja nie chcę tracić czasu, mam pewne doświadczenia i już tak wiecie, tak szybko chciałam po prostu wiedzieć. Zamieniliśmy parę wiadomości, a ja mu zrobiłam ten wywiad, przeszedł go pomyślnie, potem on zrobił taki sam wywiad. On jest z Malborka, ja jestem z Elbląga, to ile to jest? 26 km chyba. No to ja mu napisałam, to była jakoś 16, kiedy zaczęliśmy pisać. I ja mu napisałam, ja dzisiaj przyjeżdżam po ciebie, nie do ciebie i się poznajemy. Nie, nie, to było tak, że... No tak, no w innych słowach, ale chodziło o to, że chciałam przyjechać i albo się polubimy, albo nie. Przyjechałam o tej tam 20, tam był z kolegą i powiedziałeś co koledze? Że jak to będzie jakaś gwiazdeczka, to chwila, moment i wychodzę od niej. No, a pierwsze spotkanie ile czasu trwało? Wyszliśmy jakoś o 20 i wróciliśmy jakoś o 2. Filip ogółem nigdy żadnej dziewczynie nie dał bukietu. I na pierwszym spotkaniu, pod koniec, pojechaliśmy do kwiatomatu i kupił mi wtedy pierwszy bukiet. A może kiedyś bukiet dawałem komuś? Nie pamiętam. Nie, ty gady teraz! No nie wiem, bo teraz jak tak głębiej się zastanowiłem, żeby nie okłamać, to nie wiem, czy była taka sytuacja. No ha, to teraz może wyjdzie, że mnie okłamujesz. I ja na pierwszym spotkaniu mówiłam coś tam, że jak ludzie po 3 miesiącach czy po iluś tam mogą mówić, że się kochają, a on mówił, że on się nigdy nie zakocha. Na pierwszym spotkaniu tak gadaliśmy, byliśmy takimi hipokrytami, słuchajcie, że tak gadaliśmy i na drugi dzień ja, słuchajcie, musiałam jechać do Warszawy, miałam współpracę do zrealizowania stacjonarnie. I on pojechał ze mną do tej Warszawy. Ale Kinga tak do mnie pisała wieczorem,
Kiedy się jeszcze zobaczymy. Ja... No ale bo ty napisałeś ale... tak, daj znać jak dojedziesz, gwiazdeczko. No i tak powiedziałem, zaczęła się pytać, kiedy się jeszcze zobaczymy. A ja mówię, że no nie wiem, że czas pokaże. On chciał tak zagrać, nie? No nie chciał tak zagrać, tylko nie ustalałem, no co, no napisze do mnie, jak będę miał wolny dzień, no to się zobaczymy. A ona, że musi do Warszawy jechać, tak pisała, że im powiedział, że z nią pojadę. Ale nie chciała wprost tego napisać i mówię, że mogę pojechać, tylko przyjedź z kawą, czy coś takiego napisałem. Tak, ale potem powiedziałam, że nie, dobra, dam radę, a ty napisałeś, damy radę i gwiazdeczka, że no. Poprawiłeś mnie. I był ze mną w tej Warszawie, na następny dzień był u mnie jakoś i słuchajcie, i byliśmy nierozłączni już od tamtego czasu. Kiedy nie byliśmy razem? Nie, no tak na początku to też to nie było tak od razu, że cały czas... Pojechałeś do domu w dzień, ale już do mnie dzwoniłeś na FaceTime'ie, kiedy przyjadę. Pamiętam, że dzwoniłeś, kiedy będziesz, a kiedy będziesz, możesz szybciej. I już mnie wtedy poznałeś ze swoimi wszystkimi kolegami. I potem już następne też byłam, bo on jest tam, słuchajcie, popularny w Marmorku. No nie, nie jestem popularny, no ale tam każdy się z każdym zna i po prostu... No i go tak mocno znają, nie, bo to takie, wiecie, jest... FIFA Rafa. No nie mów tak. No to, taka prawda jest. Tam się każdy z każdym zna i po prostu, no im mniej ludzie wiedzą, tym lepiej się układa. Z swoimi jakby najbliższymi kolegami ją zapoznałem. Ktoś mi pisał, że za szybko wszystko pokazujesz i w ogóle. Słuchajcie, ja wam po prostu was poinformowałam, że ktoś jest, teraz was informuję, że mam chłopaka, że tak, mam chłopaka. Nie chcę go za szybko pokazywać, Dziorek tam sobie szczeka. No nie mówię, kto to jest i w ogóle. Wiecie, jak ma na imię? Jego mama na przykład była tak zaskoczona, że dziewczyna jest, że on przedstawia, że on nigdy nie przedstawił żadnej dziewczyny mamie. Przedstawił mnie tak oficjalnie. I jego mama, słuchajcie, co zrobiła? On miał pojedyncze łóżko w pokoju, takie na jedną osobę i ona specjalnie zamówiła łóżko dwuosobowe, żebym ja mogła też u nich być. Bo naprawdę cały czas byliśmy razem, tak? Bo on studiuje, ale studiuje na weekendy, a tak to pracuje, ale teraz jest na L4, słuchajcie, bo ma coś z ręką i jest na tym L4, no i tak naprawdę teraz po prostu przebywamy cały czas ze sobą. Nie mieliśmy jeszcze tego łóżka, mama szybko zamówiła w ogóle. No ja już na przykład z jego mamą czekam właśnie na nią, ma przyjechać zaraz. My jesteśmy przyjaciółki. Filip na przykład czasami się już wkurza, bo na przykład mówi, weźcie się ogarnijcie, albo tu mówisz do swojej mamy, przestań ją tak przytulać. On mówi, przestań ją tak przytulać. Drugi temat jest to, że tak, zrobiliśmy sobie dziarki, no wspólne, że on sobie dziarał K, ja sobie dziarałam F, słuchajcie, swoje inicjały, bo żyje się raz, bo mam to gdzieś, bo go kocham, bo on mnie kocha, jak mnie zostawi to trudno, jak ja go zostawię to trudno. Rozstaniemy się? No, po odcinku. Co? Słuchajcie, on zawsze mówi, nigdy się nie rozstaniemy. Nie, no tak sobie, wiecie, tak gadamy, ale mówiąc po prostu wprost. Poznałam, no właśnie go poznałam, powiedziałam wam, jak go poznałam. No jesteśmy praktycznie już nierozłączni. Mamy po prostu nadzieję, że pyknie. Chciałam was poinformować właśnie, że w moim życiu pojawił się ktoś. Patrzcie, jak ja uwaliłam tym podkładem. To jest paletka z Kat Von D w ogóle, korektor był z Eveline. I tamten był taki bronzer, też był z Eveline. No i mam nadzieję po prostu, że to pyknie. Mam nadzieję, że niedługo go zobaczycie. Ujrzycie, jak on wygląda. Na przykład moja mama mówi, że my tak ładnie razem wyglądamy, więc mam nadzieję, że go niedługo zobaczycie. Mama mówi wysoki i przystojny. Tak, wysoki i przystojny. Filip jest bardzo wysoki. Ile ty masz? Nie no, bardzo to nie, to jest taki chyba normalny wzrost. No i jesteś wyższy ode mnie. No od ciebie jestem. No ja mam 1,75 m, coś takiego. No ja mam 1,85 m. Trochę coś tam urosłeś. Dobra, więcej bronzera potrzebuję, bo ja dzisiaj mam live'a, słuchajcie, sprzedażowego. Patrzcie w ogóle na ten rozświetlacz. To jest też z Eveline, słuchajcie, patrzcie na to, jaką on. Czy to glow widać? Czy to glow nie widać w kamerze? Bo tak, o normalnie to robi takie glow, słuchajcie. Jestem pod wrażeniem. No i co, tak naprawdę koniec makijażu. I co wam mogę więcej powiedzieć? Oby wyszło, oby było fajnie. A tak, no to właśnie gdzieś tam możecie zaobserwować Filipa właśnie najczęściej na moich live'ach. Go posłuchać, co on mówi za głupoty. Ale no, naprawdę widzowie, którzy go znają, którzy słuchają live'ów, to mówią, że bardzo fajne. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, jeżeli chcecie więcej takich odcinków pogawędkowych. I zostawcie łapkę w górę, to mi na pewno bardzo pomoże, bo właśnie muszę odbudować swój kanał, bo po tych wszystkich szpitalach, po tym wszystkim, no to wiecie, troszeczkę zasięgi upadły, więc możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować, jeżeli jesteście tutaj nowi. Love you so much, bye bye.